Ale tu się narobiło. Przyszło mi trochę paczek. O, takiego. Ale. O, instrukcja obsługi, ale tylko po angielsku, a z angielskiego to ja o as schof i tche figure above tchere are tchere weiss. Tyle z tego zrozumiałem, także instrukcja to nas nie interesuje, bo ja się i tak na tym nie znam. O, zdjęcia lubię, zdjęcia są ładne. Co to jest? Radio samochodowe do Land Rovera. Takie będziemy montować. Kabli od groma, tutaj to wszystko jest od tego radia. Znaczy to są, nie od tego, do tego radia, tak sobie wymarzyłem, że to będzie mi tutaj pasować, ale co z tego wyniknie, nie wiem. Czekam jeszcze na głośniki, zamówiłem od tej firmy Jodbyly. Ale że nie przyszły jeszcze, to tu takiego starego użyjemy głośnika na razie. I słuchaj, ta trzeba by to podłączyć tylko, bo to jeszcze się nie świeci, to jest tylko naklejka. Tak sobie zawsze myślę, po co tyle tych kabli, po co tyle tych kabli, słuchajcie, po co? Co to takie w ogóle dają? Po co to gówno jakieś, niepotrzebne tyle tego. Po co tyle tego jest? Komu to potrzebne w ogóle? Dobra, spróbujmy to podłączyć, co? Słuchajcie, no ja zawsze jak podłączałem radyjko, a w ogóle to tą folię najpierw ściągnijmy, bo nie będziemy wiedzieć, czy to działa, czy to nie działa. Gdzie jest folia? Ja rozumiem, że folia jest, ale po co ten napis na środku folii? O, patrzcie, o. Nowe otwieranie. To sobie przykleimy gdzieś tu, bo może będzie tak, że trzeba będzie to oddać. Zwykły akumulator tutaj mam, 12-woltowy oczywiście. No i słuchajcie, no podstawą to jest tak, to jest ta wtyczka tutaj. Może mi się udało wyciągnąć, bo... O, to jest podstawa. I tu są głośniki, różne tam przyłącza i tu są również prądy. Prąd czerwony, niebieski, czerwony, czarny i żółty, przepraszam. I teraz, jak to mniej więcej się powinno odbywać w każdym radiu, jakby ktoś nie wiedział. Teraz tylko nie wiem, czy czerwony, czy żółty jest, jeden jest stały prąd, a drugi jest prąd, który się załącza po przekręceniu kluczyka w stacyjce. Czyli, że my sobie tutaj, o, przekręcimy klucz w stacyjce, złączymy dwa na raz. Żółty, czerwony, a czarny damy jako masę. GD, coś tam się nazywa ten kabel. Chodź tu. O. No i zobaczmy, co z tego wyszło. Albo poleci dym, albo podłączymy to. Trzymamy. Nie, no powinno zadziałać. Chyba, że to jest to. Słuchajcie, to i tak jest najłatwiejsze w tym wszystkim, bo ja tutaj chcę zestaw kamer 3D podłączyć. Cak. Plus do plusa. Minus do minusa. Coś się zaiskrzyło. I zdechło. O! Działa! Tadam! To jest radyjko 32. Kupiłem 64, ale do mnie nie doszła. Czekałem miesiąc czasu, zwrot był, potem nie było już tych radiów lepszych. Potem, rozumiecie, cena poszła o 100 euro w górę, bo mówią, że przez Huti, że kontenery muszą opływać i tak dalej, i tak dalej. Także jedną z ostatnich kupiłem 32. Chodzi o prędkość, nie? Prędkość, możliwość odczytywania i tak dalej. To kurde, mamy radio. A nawet nie głupio to wygląda, wam powiem. Pierwsze dotknięcia, pierwsze wrażenia. Co my tu mamy? Home? Czy co to jest? O, zwykłe, proste. Ma DAB. DAB Plus to jest taki system, jakby ktoś nie wiedział. Ja się dokładnie na tym nie znam, ale tak chodzi o lepsze radio. I tu gdzieś powinna być, o, antena do tego DABa. To jest ta, czy to nie jest ta? Chyba to? Też to nie jest to. A gdzieś tu jest. Taka antena specjalna do tego DABa musi być. Chodzi na przykład o Radio Classic z klasyczną muzyką w Berlinie. Nadaje paskudnie, tak wiecie co? Ale z DABem nadaje bardzo ładnie. A ja lubię sobie czasem muzyki klasycznej posłuchać. Czasem. Dobra, słuchajcie, podłączmy to. Zobaczmy, czy to w ogóle działa, czy to nie działa, czy to będzie szubieć, trzeszczeć. Co my tu mamy? Co to jest?
kabel. Potrzebujemy teraz jakiś głośnik, najlepiej przód jakiś. Czyli, że będzie przód, to będzie R, to będzie pewnie tył. Czy to jest back? F, tu jest F, to będzie front. Tak sobie to wymarzyłem. FR plus. FR plus, szary drugi. Będzie FR minus pewnie. A jak? No i to sobie podłączymy. On nie jest odizolowany. Chamstwo. Trzeba przynieść tutaj specjalne kombinerki. Dzisiaj nowość, mamy nagrywanie filmów z poziomu mojej głowy, czyli z niczego. Szary, o tutaj widzicie, normalnie to takie nadcięte robią. I fajnie izolację można ściągnąć. Cak. Cak. Powiedzcie mi, czy wy kiedykolwiek zwracaliście uwagę, że podłączacie plus, minus, jeżeli chodzi o głośniki? Nigdy nie patrzyłem na to. Odkąd radia podłączam, nie wiem, te 30 lat, to nigdy nie patrzyłem na to, gdzie ma być plus, gdzie minus. Patrzcie, cicho. Ta stała cisza. Nie wiem, czy to, ten głośnik w ogóle działa. Może być dziwne zjawisko. No czekajcie. Weźmiemy tu jakieś, no radio nie będzie działać. Jest jakaś muzyka, coś tego. Nie mam pojęcia. Czekajcie, a radio? Mamy tu jakiś, jakąś antenę do radia? Tu mamy wtyczkę taką. Adapterek. Ale tu musi gdzieś być jakiś... Coś dali tu? AHD po chińsku napisane. Kurde, co to jest? No to jest chyba ten... A nie, to jest kamera cofania. No trochę jest problematyczne, jak człowiek nie rozumie po niemiecku, po angielsku. A czekajcie, tu jest antena, o... Druta jakieś, a powinna szumieć przynajmniej. Zobaczmy. O, tu jest jakieś coś. Szure. Mówi, że nie mamy tych. Żadnych tutaj, muzyki żadnej. Czyli, że nie dali nic przykładowego. Jeszcze raz. Dobra, słuchajcie, to pokaż mi radio. Ty, szumi. Ty, dobrze jest. Szukaj. On chyba tutaj nic nie znajdzie. Bo ja jestem tutaj w metalowym kontenerze, wiecie? Dajcie mu jakiś kurde kabla, mu tu trzeba podłączyć antenę. Teraz go tu ożywimy. A nie, to jest mikrofon, to nie jest kamera. Antena. Gdzie jest antena? Tu jest antena. Czemu przestało działać? Coś nacisnąłem nie tak. Idziemy szukać kabla. Taką antenę, profeskę ze zrobimy. Gdzieś ją tylko położymy. Trzymajcie kciuki. O, jest muzyka. Ale niestety nie możemy jej puszczać, czy że działa. Dlaczego? Bo nam YouTube zablokuje film. Ale działa, radio działa, jest okej. Okay. Czyli, że nie jest tak źle ze mną. Słuchajcie, teraz, dobra, to jest nieważne, tam reszta głośników razy 4, razy 8, pieprzyć to. Chodzi teraz tylko i wyłącznie o to, jak podłączyć ten zestaw czterech kamer, bo to mnie bardzo, bardzo ciekawi. To radio nie było specjalnie przystosowane do tego. Ja kupiłem osobny zestaw do tego wszystkiego. Przede wszystkim tutaj to coś. To jest taki specjalistyczny zestaw. To jest to? Tak. To jest taki rozdzielnik na kamery, wiecie? Żeby można było sobie zrobić
Czekajcie, tylko gdzie ja mam, kurde, tą wtyczkę? Przed chwilą bawiłem się nią. Taka jest wtyczka specjalna do tego. To jest to, o. Gdzie? To jest taki joystick tutaj, który będę przełączał, na przykład kamera przednia, lewa, prawa, tylnia. Albo zrobimy... Czekajcie, bo to, kurde, mi tutaj trzeszczy. No i super jest. Radio działa. Chodzi o tą sprawę taką. No, powiedzcie mi, kurde. Aha, bo tu jest teraz mam... Cztery kamery kupiłem w zestawie, a piątą dali oni mi tutaj cofania. No i teraz, czy zrobię tutaj przełącznik, jak będę cofał na tył? Czy po prostu sobie automatycznie podłączę kamerę cofania? Nie wiem. Zobaczymy. Bo tak czy owak z tyłu będę miał jedną kamerę cofania. A gdzie ta kamera będzie? I to będzie bardzo ciekawe zjawisko. To wam pokażę, chyba już nie dzisiaj. Kurde, po co tyle znowu tych dali? Tyle. Słuchajcie, tu są, ja myślałem, na przykład ja już to oglądałem, że tutaj nie ma w ogóle wtyczek, a się okazało, że są, tylko takie mikro. Co to są, jakieś adaptery, kurde ludzie, jak ja nie lubię czytać instrukcji obsługi. Po co tyle tego jest? Kto to... Jakby nie można było adapteru zwykłego, takiego patefonu dać do samochodu i byłoby dobrze. I tu dali mi, kurde, takie po chińsku. I car front and rear VF camera control box system i tak dalej. Thanks for poor housing or productions. No, to jest mój angielski. No. No dobra. Będziemy się męczyć. Idę sobie kawę zrobić. Albo flaszkę otworzę. No i tak się tutaj bawimy. Słuchajcie, no coś mnie ta kamera denerwuje, ale na razie jeszcze nie wiem, o co chodzi. Teraz Bluetootha podłączyłem. Zobaczymy w ogóle, czy to działa. Czekajcie, tu mamy jeszcze jakieś, a co to jest? O, telewizja. No, tak to, o, ale ziemniaki bym zjadł. Jak głodny się zrobiłem od razu. Dobra, to nieważne. Słuchajcie, spróbujmy, czy telefon działa w ogóle tutaj. Bo to jest taka dosyć istotna sprawa. Weźmiemy, zadzwonimy. A czekajcie, tutaj zadzwonimy. Połączenia. Do Basi dzwonimy. Czekaj, co robi. Muszę potem wypikować ten numer. Tak, słucham. O, a co tak szybko? Co ty na telefonie siedziałaś? No, akurat przeglądałam. O, słuchaj, jesteś teraz ten na głośno mówiącym, wszyscy cię będą słyszeć. Nagrywam wideo. Aha, no to pozdrawiam wszystkich. O, o, Basia siedzi tutaj w tej skrzynce, co jest z pająkami taka, o. O, kurczę. Ale ty, a jak mnie słyszysz? Bardzo dobrze. Poważnie? Poważnie. Nie, tak nie... jakbyś, no normalnie bym rozmawiała z tobą przez telefon. O, kurde, popatrzcie, bo tutaj jest mikrofon i tutaj jest głośnik, że echa nie ma w ogóle? Nie ma. No to super, no to widzicie, funkcję mamy przetestowaną. Więcej od ciebie nic nie chcę, proszę się zabrać tam za zmywanie i gotowanie mężowi obiadu. No dobra, już się robi. Nara, hej. No, no, bawi się dobrze. Hej. Kurde, zobaczcie, pięknie. Oj, to fajnie, ale głośno. Super. No, telefon tak. Telefon na plus. Trzeba męczyć radio. Znaczy, tam mam kamerę. Kurde, nie wiem, o co chodzi z tą kamerą. Słuchajcie, no tu jest podłączenie, zwykły taki kabel. Taki o. Taki mam kabel. Czyli, że bezpośrednio do monitorka. Kamera i tutaj drugi wychodzi z tego, który się podłącza tutaj pod plus minus. No i tutaj z tego jeszcze wychodzi taki kabel z wtyczki wejściowo-wyjściowej, który tutaj nie wiadomo do czego podłączyć. To jest teoretycznie ten. Ale to jest ten red, black,
Ale tutaj nie ma red black, to tu jest red red. Chyba, że ja ślepy jestem. Nie, no to jest red red, kurde. Muszę zobaczyć tego, bo tutaj podłączymy pod kamerę. Kamerę. Tutaj z tyłu podłączyłem. Tu są jeszcze dwa niebieskie. No muszę to, kurde, rozpracować. Nie wiem, czy to nie będzie czasem tego tu podłączyć. Nie wiem, jakieś wynalazki, kurde, robią tego tyle, że nie wiadomo, o co chodzi. Jeżeli podłączę tutaj kamerę, to będę mógł wtedy ten cały zestaw podłączać, bo będę wiedział jak, a tak naprawdę nie wiem. I tu mam na przykład jeszcze ten Dali jakieś dwie wtyczki, kurde, USB do tego. Tu jedna, tu druga. Podejrzewam, żeby sobie podłączyć ładowarki, czy co tam jeszcze innego. Dobra, ja się będę męczył, jak coś odkryję, tu wam pokażę, przecież nie będziecie patrzeć, jak ja się tutaj męczę. Jeszcze popatrzmy na Homara. Gdzie on tu był? Tu. Dupę mu Obraz bardzo ładny. Z tego co wiem, to można to radyjko sparować razem z telefonem, także na telefonie można się bawić i tutaj co nam wyskoczy, co tam mamy z telefonem, co my tutaj mamy, no nic takiego skomplikowanego, no wszystko tutaj jest, tak to radio wygląda. Specjalnie takie wąskie wziąłem, ponieważ będziemy go zabudowywać, tu są jakieś tam uchwyty, wiadomo, to będzie, podejrzewam, że i tak to będzie wszystko jakoś inaczej, ale będziemy się męczyć, no muszę to podłączyć teoretycznie, mówię, no kurde, teoretycznie jak kamera dostaje plus od światła cofania, jak się wbija wsteczny bieg, to powinna się tutaj załączać kamera. Ta tu, o. Chyba, że coś robię nie tak, no ale co można tu robić nie tak? Dziwne zjawisko. Czekajcie, coś tu jest napisane. No for, no for. A to się nazywa Clink 5 to radio, jakby ktoś chciał wiedzieć, chce kupić takie. Zresztą wiecie co, wrzucę wam link z niemieckiego eBaya w opisie, gdzieś tam w komentarzach, gdzieś tam na dole. Nie, w opisie filmu będzie. A nie, sorry, to nie nazywa się tak, to się nazywa tak, o Esco. No i trzeba tu kurde popatrzeć tutaj, ale podejrzewam, że tutaj nie będzie tego. No, tu jest o kamerze, widzicie? Tu jest o kamerze i ja i tak z tego nic nie wiem. Jak to się mówi, żeby takie coś rozpracować, to trzeba sobie po prostu wziąć tą książkę, usiąść na kiblu i na spokojnie po prostu to pooglądać, no. Męczymy. No i powiem wam, nadal nie wiem, o co chodzi. Słuchajcie, nawet sobie to wziąłem tutaj i przetłumaczyłem po polsku. Jest tak, że mam tutaj te dwa kable wejściowo-wyjściowe. Ta wchodzi, to jest kabel napięciowy i od kamery. Tu mamy kamerę. I tu jest jeden kabel wtyczki wychodzi czerwony, drugi wychodzi wtyczki czerwony. I tutaj jest napisane spust cofania. Przełącz ten przewód do przewodu cofania w wiązce zasilania. Czyli że plus. Czy się mylę? I tutaj jest w sumie to samo. Czerwony podłącz do biegu dodatniego przewodu cofania. No to czyli, że teoretycznie tu plus, czy ja jestem głupi? Weźcie mi to wytłumaczcie, bo ja nie wiem. Ja już się tego nie będę robił. Chyba. Bo naprawdę tego nie rozumiem. Tu wszystko jest po ichniejszemu, po inaczej wszystko. Idę sobie na YouTubie poszukać, może ktoś ma coś mądrzejszego mi pan powie. Według mnie to jest plus i to jest plus czerwony, czyli że to jest podłączony jeden pod światło plus teoretycznie żarówka, to jest jeżeli włączam bieg wsteczny, ale to jest jedna cholera, to się powinno włączyć, to co dwa plusy, czy to plus minus, ale to by napisałeś, to jest minus, nie mam pojęcia co tu jest napisane, connect this wheel, bla, reverse line in the power hammer, bla bla bla. Nie wiem, o co chodzi, panie, kurde, skomplikowane, takie to wszystko. Mówię, mam w domu adapter podłączę i będzie dobrze, będę płyty miał, będę sobie słuchał, będzie fajnie.
No i słuchajcie, nic tutaj ciekawego nie odkryłem, oprócz jednej rzeczy, o której nie pomyślałem, głupi ja. Słuchajcie, z monitora tutaj wychodzi kabel tył A6. I to trzeba było podłączyć tutaj kabel A6 do tego czerwonego, ponieważ no wiadomo, że musi iść impuls do monitora, żeby on się przełączył na system kamery. No głupi ja. A druga część powinna iść do światła cofania, czyli że jeżeli ja nacisnę sobie teraz wsteczny bieg teoretycznie, czyli plus idzie. O, coś się dzieje, monitor się wyłączył. A to się powinna kamera włączyć. Czemu ona się nie włącza? Robiłem zwarcie? Niemożliwe. Działa? Czemu ta kamera nie działa? Kurde, już nic nie wiem. Coś tu źle podłączyłem? O, czekajcie, coś tu się bardzo grzeje. No, tu się bardzo grzeje. AHD, co to znaczy? A cholera, coś tam. A czekajcie, wiecie co? Czy to jest możliwe, żeby Chińczyki dali zepsutą kamerę? Niemożliwe. Słuchajcie, ja mam jeszcze tutaj 4 kamery. O, podłączmy tą. Najwyżej spalę drugą, cholera, no nic innego się nie może wydarzyć. Są takie same wejścia. Kabel. Czyli że mamy podłączone wszystko, no kurde, musi to działać. I teraz bijamy bieg wsteczny. O, działa, zobaczcie jak szybko, pyk. Jedynka, jedziemy do przodu, oglądamy sobie znowu jak się wino pije w samochodzie, wbijamy bieg wsteczny. Cak, działa. Czyli że... O. No jakość tych kamer ma wiele do życzenia, ale to już nie o to chodzi. To chodzi o tylko, żeby kamień zobaczyć. No. Widzicie, tak wygląda idiota z kamerą na głowie. Czyli że co, no o co chodzi? O to chodzi, że Chinole dały kurde zepsutą kamerę. Piernicze, niech to... No bo sobie wyklakałem, powiedziałem, że mam 5, nie będę zakładał, tylko 4. Dobra, ale słuchajcie, nieważne, to jest szczegół, kamera kosztuje grosze. Ważne, że działa. Także podłączamy teraz ten system z joystickiem, zobaczymy, czy nam się uda 4 kamery podłączyć. Co może pójść nie tak? No i pijemy winko. Co, ja nie zrobię? No i podłączyłem, zobaczcie. Na razie prowizorycznie 1, 2 kamery. Słuchajcie, skomplikowane, nieskomplikowane, bardzo fajna rzecz. Można, tu są różnego rodzaju kabelki, które sobie można podłączyć przykładowo pod, nie wiem, światło cofania. Wbijam bieg wsteczny, załączy mi się tylna kamera. Wbijam bieg, nie wiem, jedynkę, załączy mi się przednia kamera. Skręcam kołami albo włączę migacz na przykład w lewo. Dobre rozwiązanie, załączy mi się lewa kamera, która będzie pod lusterkiem. Prawo w prawo. Oczywiście można to zrobić automatycznie, można to zrobić manualnie za pomocą takiego wichajstra. Tak jak wam mówiłem. 5-stopniowy guziczek, taki joystick. Lewo, prawo, tył, przód i środek. Kurde, prawie jak BMW guzik ten sterowany, nie? Tylko troszkę taki mini. Zobaczcie. To mamy wyłącznik. Tu sobie załączymy kamerkę, proszę. To jest ta kamera, która tutaj jest. Tu, o. Widzicie? I następną mamy, już nie wiem w jakiej pozycji to zrobiłem. A nie? Gdzie ta przednia kamera jest? O, a tu jest ta nasza przednia. Ta. Także da się. Nie jest to prosta rzecz. Okablowań od groma różnego rodzaju kabli, wtyczek i tak dalej. Trzeba troszeczkę, jak to się mówi, wypić wódki, żeby to wszystko ogarnąć. Widzicie, no jeszcze jak Chińczyk dał zepsutą kamerę, no wątpię, że ja ją zepsułem. Tą tutaj. Podłączając coś, no bo to, no kurde, wątpię. No możliwe, no ja też jestem tylko człowiekiem, no robię błędy. Słuchajcie, zainteresowałem was, to po prostu dajcie suba, aby nie przegapić tego, jak będę
składał potem tego mów mi Land Rovera, jak będę montował te wszystkie kamery, abyś widział potem po prostu to wszystko. Jeżeli dasz suba, to nie przegapisz filmu, jak będę to wszystko montował. No, jeżeli nie dasz suba, nie interesuje cię to, no to twój problem, po prostu nie będziesz wiedział. Ode mnie to wszystko, słuchajcie, czyta się ciepło w ten zimny dzień, bo naprawdę dzisiaj jest zimno. Ja idę do domu poskładać ten film na komputerze, abym mógł wam go puścić jeszcze dzisiaj. I ode mnie to wszystko, czyta się ciepło. Cześć!